Słuchajcie, ponownie. Zacznę od tego w ogóle. Zobaczcie, kochani, jaka to jest parodia. W ogóle to powinni puszczać w telewizji, wiecie? Mówimy o sobie kraj katolicki, tak? Kraj wierzący, ale kiedy mówi się o Jezusie, to ludzie podbiegają i prawie cię nie zjedzą, że masz w ogóle nie nagrywać, ciszyć muzykę, nie mówić o Jezusie. Co to jest, ale jak prostytutki idą, tak? Transwestyci, lesbijki, to jest normalne. Rozumiecie, wiecie w ogóle, że to samo, identycznie to samo działo się za czasów Jezusa. Kiedy Jezus zszedł na ziemię, zanim poszedł na krzyż, On chodził i mówił Ewangelię o swoim dobrym Ojcu. A co robili ludzie? Jedni Go kochali, jedni do Niego przylgli do serca. Powiedzieli, my wiemy, że Ty jesteś Mesjaszem, my wiemy i my chcemy za Tobą podążać. A drudzy wzięli kamienie i chcieli Go kamieniować. Za co? Za co? On tak samo zadał pytanie, jak ja dziś zadaję. Za co? Że chwilkę zagłuszymy spokoju, że chcemy uzdrowić ludzi, że chcemy Wam pokazać moc żywego Boga, że chcemy Wam powiedzieć, że On jest żywy i prawdziwy, że to jest życie. Przecież nie mówimy nic złego, ale ludziom się nie podoba. Bo? Dlaczego? Bo w sercach są źli. W sercach jak spojrzą, to boją się spojrzeć na Boga. Boją się spojrzeć. Ale ja dzisiaj mówię do Was, do tych, którzy boją się spojrzeć. Bóg przyrównał grzech do jednego. Jeżeli ukradłeś batona w sklepie, to jest dla Niego to samo, by zgwałcił niemowlę. Rozumiesz? Wiesz dlaczego? Bo póki żyjesz pod prawem, nie poznasz Go osobiście. Każdy jeden grzech obciąża Twoje życie. Ale kiedy przyjdziesz do Niego, to On mówi, córko kochana, ja jestem, ja Cię kocham, ja nie jestem na Ciebie zły. Dlaczego? Bo uwierzyłaś we mnie i do mnie przyszłaś. Bo zrozumiałaś, co zrobiłem dla Ciebie na krzyżu, dla tej jednej osoby. On oddał swoje życie. Bóg, wielki, potężny Bóg, zniżył się do poziomu człowieka. Zniżył się do jego poziomu. Stał się człowiekiem. Miał skórę i kości. I oddał się na krzyż. Po to, żebyś Ty dzisiaj mógł wziąć zbawienie w ręce. Żebyś Ty mógł wziąć sprawiedliwość w ręce. Żebyś mógł spojrzeć Mu w oczy i powiedzieć, jestem Twoją córką. Jestem i kocham Ciebie. Ja byłam narkomanką, naprawdę alkoholiczką. Cięłam się, nienawidziłam w ogóle ludzi wszystkich. Zabijałam nawet małe kotki, rozumiecie? Ale Jezus, gdy do mnie przyszedł, gdy poznałam Go osobiście, On mi nigdy w życiu nie powiedział, że ja jestem zła. On do mnie powiedział, że cieszy się, że ja w końcu do Niego przyszłam. Że zawołałam do Niego, że wypowiedziałam Jego święte imię. I On do mnie przyszedł i zamieszkał we mnie. I tego brzydkiego człowieka, jakim byłam, On zaczął przemieniać. On zaczął przemieniać na obraz swój. Rozumiesz? I On dzisiaj chce zamieszkać w Tobie. On chce przemienić Cię całkowicie. On chce Ci pokazać, jaki naprawdę jest. Jaki naprawdę jest. Kochani, nasza droga naprawdę już jest... Nasza historia jest długa, bo w naszym życiu naprawdę było źle. Ja byłam osobą, która nie miała w ogóle skrawka, w ogóle miłości w swoim sercu. Ja się bałam miłości. Ja byłam tylko zła i do tego dążyłam. Ale Jezus przyszedł i przemienił mnie całkowicie. I będzie przemieniał mnie każdego dnia coraz bardziej. A najlepsze jest to, że nie robię tego sama, więc nie muszę się nad tym spinać, wiecie, myśleć, o co ja teraz mam do zmienienia. On pomaga mi we wszystkim. On powiedział, że jego jarzmo jest lekkie. Przychodząc na pielgrzymkę ileś tam dni, czy to dla ciebie jest lekkie? Czy to, że on umarł na krzyżu, myślisz, że ty nadal musisz go w ogóle chodzić i co roku w ogóle, nie wiem, pokutować? Pokuta to jest odwrócenie się od złego. To jest odwrócenie się od tego świata. Pokuta to jest spojrzenie na Jezusa. Spojrzenie na Niego. O, Jezus, jesteś! To ja w ogóle, ja chcę, żebyś zamieszkał w moim życiu. To jest pokuta. Wtedy, w tym momencie, raz, a porządnie, pokutujesz i masz wybaczone już wszystko. Wszystko. Rozumiesz wszystko. To jest za darmo, z łaski. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga do człowieka. Do każdego z Was. Do każdego z Was. Ale świat okłamuje nas i od małego w ogóle, od małego idziemy
drogą. Idziemy swoją drogą. Idziemy, prosimy tego Boga i w ogóle cały czas on jest tak odległy. A droga jest prosta. On w ogóle, myślcie, po co on zszedł na krzyż, żeby to wszystko było trudne? Żeby to było trudne? On powiedział, że nawet głupi nam na tej drodze nie zbłądzi. Ale kiedy nie zbłądzi? Kiedy będzie słuchać jego ducha. Wtedy nie zbłądzi. On powiedział, przeklęty ten, kto opiera się na człowieku. Na każdym jakimś człowieku. Nieważne, jakiego człowieka postawiłeś w swoim życiu za autorytet. Czy to jest prezydent, czy to jest, wiecie, ksiądz. Ja nie wiem, czy to może jest nawet twoja mama. On powiedział, przeklęty ten, kto opiera się na człowieku. Dlaczego? Bo on chce, żeby każdy człowiek oparł się na nim. Bo on jest bezbłędny. On nie popełnia błędów. Rozumiecie? Dlatego wtedy twoje życie może być szczęśliwe. I to jest wszystko za darmo. On na krzyżu wziął grzech, który cię męczy dziś. Na krzyż on go miał na sobie. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ogląda pornografię, on w ogóle miał wtedy tam takie myśli na tym krzyżu, żebyś ty dziś nie musiał ich mieć. To jest wszystko dla ciebie do wzięcia. Za darmo, rozumiecie? Bo już on zapłacił za was okup. Rozumiecie? Zobaczcie, wyobraźcie sobie tak. Jesteście w krajach, w którym rządzi niewola i jesteście w niewoli, ale Jezus zszedł i zapłacił za was okup, żebyście dziś, tu i teraz stali się jego dziećmi. Dziećmi, beztroskimi dziećmi. Rozumiecie? Dziecko się nie troszczy. Dziecko ufa swojej mamie, swojemu tacie, że ubierze je, że nakarmi je, że jeżeli ma jakiś niby duży problem, ale w ogóle zobaczcie, jaka jest postura dziecka. Dziecko, jak na przykład ktoś tam w przedszkolu się nie układa z koleżanką, to ono ma wielki problem. To jest dla niego wielki problem. I przychodzi do tej mamy i mówi, mamo, ale ja mam na różowe skarpetki, a ja mam zielone w ogóle i to jest mój wielki problem. A ty patrzysz i mówisz, to jest żaden problem, ja już idę do sklepu i ci te skarpetki kupuję. Taki jest Bóg dla nas, nasze problemy są wielkie. I kiedy ty jesteś bez Boga, to ty sam załatwiasz te sprawy. Ale kiedy jesteś jego dzieckiem, to ty przychodzisz do niego, a on mówi do ciebie tak, dziecko, to żaden problem jest. I mówi ci rozwiązanie. To rozwiązanie albo ci mówi i dostajesz mądrość Bożą, albo to dzieje się ponad naturalnie. Ponad naturalnie, że dzieją się rzeczy. Naprawdę wam mówię, żyję 4 lata z Jezusem i codziennie ponad naturalnie Bóg robi coś albo w mnie, albo z moim sercem, albo z moim mężem, bo jesteśmy tu we dwójkę. Wiecie, jak to cudownie jest oglądać takie rzeczy? Że kiedyś byśmy się pokłócili i 3 dni się nie odzywali do siebie, a Jezus teraz w nas robi takie coś, że my nie pamiętamy tego, co w ogóle, o co się posprzeczaliśmy. Rozumiecie? W ogóle on jest żywy, jest ponadnaturalny i on chce, żebyś był zdrowy i szczęśliwy. Jeżeli ktokolwiek z was chce dziś pojednać się z Bogiem, odczuć pokój w sercu, bo jestem pewna, że jeżeli podejdziesz tu, złapiemy cię za ręce, to odczujesz w sobie całkiem inny stan. Jeżeli chcesz się pojednać z Bogiem, jeżeli nie chorujesz na coś i lekarze cię skreślają, przyjdź do nas, my jesteśmy tu tylko dzisiaj. Przyjdź do nas i pomodlimy się o ciebie, a choroba odejdzie tam, gdzie jej miejsce. Rozumiesz? Tam, gdzie jej miejsce. Odejdzie z twojego ciała. Przyjdź, nie wydawaj pieniędzy na lekarzy. My nie chcemy od ciebie nic. Nie ufaj nam, ale zaufaj Jezusowi i przyjdź do nas. Przyjdź, weź swoje uzdrowienie. Przyjdź i weź swój cud. Dziś, tu i teraz. Tu i teraz. Naprawdę to jest wszystko za darmo dla was. Nie wstydź się, bo to chodzi o twoje życie. Nie wstydź się. Człowiek się całe życie wstydzi, co powie o nim drugi człowiek. Czy to jest waszym zdaniem wolność? A Jezus przyszedł dać ci wolność. Ja nie wstydzę się mojego Jezusa. Ja nie wstydzę się mojego kochanego Ojca. Nie wstydzę się stać tu przed wami i o nim mówić. Nie wstydzę się praktycznie już niczego. Wiecie dlaczego? Bo człowiek, póki żyje, to będzie cały czas gadał. Na jednego czy na drugiego. Każdemu się coś nie spodoba. To jest wszystko kłamstwo. Przyjdź i spójrz rzeczywiście, jak twoje serce wygląda. Przyjdź do Jezusa dziś. To jest dobra nowina. On chce cię przywitać.
zostać, rozumiesz? On chce założyć ci pierścień na palec i żebyś stała się jego oblubienicą, jedyną w swoim rodzaju. Po to zszedł i oddał za ciebie życie. Nikt nie odda za ciebie życia. Nikt, ale Jezus to zrobił. Zrobił to dla ciebie, bo tak ukochał świat. Bo tak ukochał świat, że swego syna dał. Rozumiecie? On szedł na rzeź jak baranek i nie wypowiedział ani jednego słowa. I on go dał za nas wszystkich. On był tam skatowany, na nim nie było nawet kawałka skóry. To wszystko pisze w waszej Biblii. To wszystko pisze. To wszystko jest w ogóle pisze. Ale ludzie o tym nie wiedzą, bo słuchają tylko człowieka. Nie przyjdą do Boga i powiedzą, pokaż mi jaki jesteś. Tylko słuchają człowieka i połowy życie nie wiedzą. Mają klapki na oczach. Ale Jezus przyszedł w ogóle to zdjąć. Zdjąć to z was, żeby każdy mógł osobiście do Niego przychodzić. Żeby każdy osobiście mógł w ogóle z Nim rozmawiać. Naprawdę. On jest żywy i prawdziwy. On zmienia moje życie każdego dnia. I On jest dobry. On nie każe chorowania. Po co byś szedł na krzyż i oddał swoje życie, żeby ci chorobę dawać? Czy o to szedł sobie jakiś cyrk zrobić na tym świecie? Kurczę, kochani, naprawdę nie przyszedł zrobić cyrk. On przyszedł w ogóle, stworzył was na obraz swój, żeby cieszyć się miłością i wylewać tą miłość na was i żebyście wy wylewali ją tak samo na siebie. Bo kiedy masz miłość w sobie, to możesz ją wylewać na innych. Kiedy czegoś nie masz, to jak masz co innego dla drugiego człowieka? Wiecie, taka jest prawda. Dlatego on, kiedy przychodzisz do niego, nie kosztuje ci nic, żadnego twojego błędu. Żadnego. Rozumiesz, to jest dobry ojciec.